Nie kupujcie kota w worku, mówili. Pytaj się o cenę, mówili. Ta. I poszedł Patryk po pewną żarówkę i go, lekko mówiąc, wydymali. Witajcie, moi drodzy. Ja jestem Oltix. Nie ma co ukrywać, moi drodzy. Ostatnio kompletuję tutaj pewny sprzęt, żeby to jakoś miało lepsze ręce i nogi, bo to niewielkim kosztem można naprawdę fajną jakość osiągnąć. I ogarnąłem coś takiego, że naprawdę trzema, czterema efektami w Sony Vegasie, dwoma fajnymi efektami w Audacity można naprawdę osiągnąć jakość kamer pokroju 1500-2000 zł, jak nie wyżej. Natomiast ja to nagrywam kamerką za 500 i mikrofonem za 20 tył, który jest podłączony ogromnym, długim kablem. Może kiedyś wam pokażę, który idzie bezpośrednio do komputera i skrywa na Audacity. Ale nie o tym chciałem rozmawiać. Chciałem pogadać o tym, jak poszedłem na miasto. Wiem, czasami mi się to zdarza. Chciałem kupić żarówkę. No i przychodzę do gościa. No i mówię, że potrzebuję tutaj taką lampkę elegancko, taką do biurkową, żeby wkręcić normalnie na normalny gwint żarówkę. No i mówię, poproszę jeszcze żarówkę z białym światłem. Sprawdzają. Okazuje się, że nie. No to nie ma, to nie ma. No to idę dalej. Przychodzę do innego gościa i mówię, no dzień dobry. Dobry, czy dostanę białą żarówkę, która posiada białe, zimne światło? Białe, zimne światło, myślę, że to jest coś pokroju czegoś podobnego, o takiego, że to jest białe. A tu dostałem, spoko, masz tutaj żarówkę, ta będzie dobra. No to ja tak patrzę, ona jest taka długa, nie? Taka, no to mówię tak trochę, no niekoniecznie tą chcę, chciałbym taką okrągłą. No to gościu mi przynosi taką pompkę, nie? No to ja mówię, spoko, to dwie takie poproszę. Na. I tutaj jest pierwszy błąd. Mu się nie zapytałem, ile ona kosztuje. No i gościu do mnie 88 zł. Coś takiego. Ja tak na niego się patrzę, co? 50-watowa żarówka, 44 zł. No dobra. Pewnie efekt będzie fajny i pewnie będzie fajnie i wiecie, zainwestuję trochę więcej pieniędzy. Tutaj gwarancję jakąś. Gościu mnie tak przekonał, że ona będzie rewelacyjna. Zimne, białe światło. No i przychodzę do domu i co? Odpalam żarówkę, a tu żółte. No normalne, takie jak z żarówki, nie? Normalne takie żółte światło, które jeszcze tam na 50-watowej żarówce to jakoś tak szału nie robi. Także moi drodzy, mówiąc szczerze, zostałem lekko wydymany, tak bardzo grzecznie mówiąc. Natomiast będę musiał zwrócić, dobrze, że jest taka opcja i tak dalej. I ten będę musiał porobić tam jakieś takie oczy kobry, żeby ode mnie wziął. Natomiast pytajcie się o cenę w pierwszym momencie, bo ja bardzo rzadko się o cenę pytam. Natomiast ja w ogóle lubię sklepy takie sieciówki typowe, że ten supermarket i tak dalej, że ja podejdę, wezmę do ręki, mam to w rękach, mogę obejrzeć, poczytać, sprawdzę też cenę samemu na własną rękę, a tak wiecie, że jest lada, gościu mi podaje coś tego, niekoniecznie tak. Także moja świetna historia, jakże interesująca z życia i morał z tego płynie taki, żebyście się nie dawali wydymać na żarów. O, trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i do następnego odcinka Oltivloga. Trzymajcie się. Cześć.